No cześć. Jesteśmy we Wrocławiu, ale tu fajnie. Tu jest pomnik takiego biskupa, kardynała Kominka, który przygotował z innymi biskupami w Polsce taki list do biskupów niemieckich, który się nazywał Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Bardzo poważna sprawa, umieć prosić o przebaczenie i przebaczać. Bez Pana Jezusa to się zupełnie nie da tego zrobić. A tutaj na moście ludzie przypinają takie kłódki. Że to niby, że jak se przypną kłódkę, to myślą, że na zawsze będą razem. No tak bez sensu trochę. Jak nie będą się trzymać Pana Jezusa, to nic nie pomoże, jakieś kłódki. Tylko może most się zarwać, jak tyle kłódek powiesą. Przecież poważna sprawa jest. Być razem. A nie tam, że kłódka. A to jest taki bardzo ciekawy kościół. Zbudowali go w średniowieczu. To jest kościół świętego Bartłomieja i świętego Krzyża. Jeden książę postanowił, że wybudują kościół. No więc zaczęli budować kościół. Miał być pod imieniem świętego Bartłomieja. No ale jak zaczęli kopać, to trafili na taki korzeń w kształcie krzyża i pomyśleli, ojej, to chyba znak, że tu ma być kościół świętego Krzyża. No dobrze, ale już obiecaliśmy, że będzie świętego Bartłomieja, to co zrobić? No to stwierdzili, wybudujemy dwa kościoły, jeden na górze, drugi na dole. No i tak zrobili. I teraz są dwa kościoły, jeden na górze, drugi na dole. I tutaj dalej coś budują, ale to chyba już nic i co wtedy. A to jest katedra. To jest zawsze najważniejszy kościół w danym mieście, katedra. Kościół biskupa. Że tutaj biskup ma swoją siedzibę. O! Coś takiego. Bardzo wielka i bardzo stara jest ta katedra. Fajne. A to jest ogród botaniczny. Strasznie fajne. To jest takie miejsce, gdzie rosną różne roślinki, kwiatki i drzewka. I wszystko jest opisane, co tam rośnie. Rośliny mięsożerne. Poważna sprawa. To jest roślina, co zjada zwierzęta. Znaczy takie małe zwierzęta. Ojejku. A tu się jakaś zwierzyna złapała. Poważna sprawa. A tu są krasnoludki. Ale numer. A tu jest tabliczka, że to jest duch lasu. Że niby to. Ale w sumie ani to duch, ani to lasu. A tu jest skamieniały pień. Takie drzewo, co strasznie stare, że aż się zrobiło w kamień. Ale czad. Jacieś. Skrzypiące skrzypy. A to jest przekrój ziemi. Tak jakby wziąć ziemię i przekroić. Ale czad. No tu są złote rybki. To jest rabarbar? Nie, chyba nie. Za dłuży. A tu jest pomnik Karola Linneusa.
To taki był pan, co bardzo mądre życie wymyślił i zaczął nazywać fachowo różne roślinki i zwierzęta. Poważna sprawa. A tu są poziomki, tylko że nie takie prawdziwe. I pani mówi, że tego się nie je. A tu jest dom papieski. Leśnicy wzięli ziarenka z takiego bardzo starego drzewa w Polsce, zawieźli do papieża. Papież Jan Paweł II pobłogosławił te ziarenka i potem oni posadzili te ziarenka i wrosły różne dęby. I teraz po całej Polsce jeżdżą i rozdają te dęby. Ale ciak! A to jest kwiat tulipanowca. Bardzo rzadka sprawa, żeby tulipanowiec kwitnął. A to takie wielkie drzewo jest w ogóle. Ale czas. Jedziemy Meleksem, ale czas. A tu jest biblioteka Ossolineum. To taka bardzo ważna biblioteka jest. Biblioteka to takie miejsce, gdzie można poczytać książki. Albo je pożyczyć i potem też poczytać można. Czad. A ten dom tutaj, to się nazywa Sky Tower i jest najwyższy dom chyba, że tak powiem, w mieście. Ciekawe, dlaczego się nazywa Sky Tower. Przecież jest zrobiony ze skła i z metalu, a nie ze skaju wcale. No ciekawe.